W twórczości Churianisa szczególne miejsce zajmują związki malarstwa i muzyki. Jednym z pierwszych przykładów, gdzie znajdujemy muzyczne tropy, jest powstały w 1904 roku obraz Szmar lasu. Pracę tę pokazujemy na wystawie i warto też zwrócić uwagę, że wykazuje ona wiele podobieństw z obrazem Wojciecha Weissa Wieczorny promień. Mówię o tym nie po to, żeby zasugerować ewentualne inspiracje Churianisa, ale raczej, żeby wskazać na pewien rys epoki, rodzaj pewnej wspólnoty wyobraźni artystów przełomu XIX-XX wieku, dla których idea połączenia muzyki i malarstwa była niezwykle ważna. Tą ideę Churianis najpełniej rozwinął w latach 1907-1909. Wtedy tworzy preludia, fugi i cykle sonatowe. W fugach na przykład, w tym bardzo znanej fudze z motywem jodły, próbuje na język plastyczny przekładać zasady techniki polifonicznej. W przypadku cyklów sonatowych artysta podporządkuje ich budowie logice utworu muzycznego. To znaczy cykle sonatowe podzielone są na części, tak jak muzyczna sonata, i podporządkowane są dynamice tempa. Dodatkowo ważny element to parametr czasowy. Wszystkie te elementy cyklu składają się na pewną rozwijającą się w czasie całość, podobnie jak utwór muzyczny.